koncert kolęd, który zorganizowaliśmy. I a propos samej formy. No forma będzie no nieco zmieniona. Tak, będzie aranżacja z pogranicza jazzu, bluesa, funka, gdzie niegdzie też wkroczy jakiś rock. Ale utwory, mimo tego, mimo tak innowacyjnej aranżacji, cały czas zostają kolędami. I cały czas śpiewamy o tym samym. O tym samym, o czym byśmy śpiewali w sposób tradycyjny. Czyli poprzez, poprzez naszą radość, poprzez taką, a nie inną formę będziemy chwalić narodzenie Pana Boga. Żeby nie było tak poważnie do końca, więc ja muszę coś głupiego powiedzieć od siebie. Takie jest moje zadanie w dniu dzisiejszym. W związku z tym powiem tylko jedną rzecz, że wpływy z biletów oczywiście zostały przeznaczone na dwójkę zawodowych prowadzących. Więc jeszcze raz przedstawię szanowną moją towarzyszkę, Karolina Ziomkowska, Wielkie Oklaski. Teraz ty mnie zapowiadasz. Paweł Gniewkowski. Jak wspomniała wcześniej Nina, kochamy muzykę, tylko muzyka nie zawsze kocha nas. W związku z tym nie wiem do końca, co nam dzisiaj wyjdzie, a co nam nie wyjdzie, ale mam nadzieję, że będziecie się Państwo dobrze bawić. Zaczynamy. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym powiedzieć o mężczyźnie, który zaraz oficjalnie rozpocznie nasz koncert. Będzie to Oskar. Oskar, który już na przestrzeni tych 3 lat ewoluował instrumentalnie. Rozpoczynał grę z nami na perkusji. W zeszłym roku zagrał na flecie, a dzisiaj rozpocznie koncert gitarą i śpiewem. Gdy się Chrystus rodzi, Oskar. Anioł, 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 Anio
Bardzo międzynarodowa i jest bardzo wielojęzyczna, ponieważ śpiewa się ją w ponad 300 językach. No, my zaśpiewamy ją w jednym. Spiele nach. Po niemiecku. Ale na saksofonie. Ale na saksofonie, ponieważ ujawni się nam w tej kolędzie niesamowita postać, która dmie w rurę w taki sposób, że nam wszystkim chce. Wypadają protezy nam wszystkim. Tak jest to. Każdemu z osobna wypadnie proteza, po prostu jak usłyszy orzecha, który Marcina zagra. Kłykusa, księdza Marcina Kłykusa, który się nam teraz ujawni. Gdzie jesteś, Marcinie? Pokaż się. Oklaski. I teraz właśnie jest piękny przykład manipulacji, ponieważ Państwo daliście oklaski za darmo, za nic właściwie. I jeszcze nie zagrał, a już brawa. Więc teraz zagramy, żeby nie było za darmo. Thank you.
Następna kolęda jest kolędą, którą niesamowicie lubimy i która budzi w nas ogromną wewnętrzną wesołość z dwóch względów. Z pierwszego względu takiego, że sam aranż jest radosny, a z drugiego względu, że już raz ją wykonywaliśmy w zeszłym roku. Wyszło wtedy, no. Wyszło kiepsko. Chciałam bardzo nie używać tego słowa. Niemniej kolęda zostanie zaśpiewana przez Marka Ewertowskiego, który... który ją zaśpiewa. Który... gra z nami na basie i śpiewa niesamowicie. I wy usłyszycie, jak on śpiewa, ponieważ lepiej, żeby zaśpiewał on tylko on i nikt inny. Niech śpiewa ją tylko on. Zapraszamy. Można klaskać. Kabel nie odplącze, tak jak w tamtym roku.
Ten rok jest niesamowity, ponieważ nie jesteśmy osamotnieni. Nie czujemy samotności scenicznej, jak to się działo do tej pory, przez 2 lata naszych koncertów. To tylko ładnie brzmi, bo to jest tłoczniej na scenie, ciężej się ustawić. Wcale nie jest takie to przyjemne, ale... No dobrze, jest przyjemne. Mamy w tym roku chór, który chciałbym... Ja tego nie powiedziałem, tego słowa z wiadomych względów. Możesz powiedzieć z hula, no nie wiem. Ratuj się. Dobrze odnajduję się w chórze. Chciałabym pokrótce przedstawić każdą niewiastę, która w tym roku z nami śpiewa. Zaczniemy od głosów środkowych, czyli alcików. Jest to Ola, Asia i Ania. Głosy najwyższe, czyli soprany. Jest to Kasia i Marta. I głosiki najniższe, basy. Ola, Kasia, Anetka. Chcieliśmy jeszcze podzielić taką drobną refleksją kolorystyczną, mianowicie dziewczęta są na biało, to jest jakaś teza, zespół jest na czarno, to jest antyteza, ja jestem na szaro, to jest synteza, więc jestem syntezą całego tego zespołu i przechodzimy do kolejnej kolędy.
Wyjątkowo ja zacznę. To jest duży wyjątek, ponieważ osoba, która teraz robi tutaj jakąś dywersję, nie unikam słów, stolita ją nieszczęsną. Właśnie, nie boję się jej. Ta osoba także śpiewa. Nie tylko prowadzi ten koncert, nie wiem, czy Państwo zauważyli, czasami coś zaśpiewa. I właśnie teraz chciałem właśnie zapowiedzieć piosenkę, której kolejny piękny, głęboki głos będziemy mogli zwłaszcza usłyszeć przed Państwem. Kolęda wspaniała, którą zaraz zobaczę na ekranie. Jak się nazywa? Wśród nocnej ciszy. Będzie domeną najpiękniejszego z nas. Mowa tu o perkusji, gdzie Arek Aszyk oprócz funkcji perkuszenia wygląda. On po prostu siedzi, gra i umila nam oczy. O ile oczy można umilać, on to robi. On umila nam oczy. Przed...
Kochani, zaśpiewamy sobie teraz Anioł pasterzom mówił. Pan chwały
gdzie cię prześladuję. Wystąpi Magdalena Jędrzejewska. Zapraszamy tutaj do frontu bardziej tak frontem do klienta, frontem do słuchacza. I jest oto Magda, więc zaczynamy. Maluśeńki,
Drodzy Państwo, przygotowałem tutaj dla Was taki dość skoczny utwór. Mam nadzieję, że poniesie Was, a ja przy tym nie stracę głosu. Dziękuję bardzo. I ponadto wejdę w tonację, bo mam zamiar taki zabieg zastosować. Właśnie do tego w piosenkach wszyscy dążymy. Żeby wejść w tonację. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
miejsca, choć chciałeś wszystkim otworzyć swe serce i kres położyć litośnie nędzy i piosenka, u nas są same piosenki, więc jest trochę prościej. Nie trzeba się wysilać za bardzo, ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której należy pamiętać, a mianowicie podziękowania. I numer pierwszy oddedykuję Karolinie, ona właśnie to wygłosi. Naszym numerem pierwszym na liście podziękowań jest... Okej, nie było perkusji. Myślałam, że się jakoś zgramy, że coś tam jest. Nina Dziwniel-Stępka! Dziękujemy pani dyrektor serdecznie za to, że możemy tutaj zrobić ten koncert, że możemy popróbować sobie w dni, kiedy MDK tak naprawdę nie musiał być otwarty, a został, żebyśmy mogli sobie zrobić próbę. Tak, i oczywiście przy okazji mam nadzieję, że jest to taka nowa, nie do końca świecka tradycja i że w przyszłym roku także będziemy mieli taką możliwość. No wiadomo, że jest to oczywista aklamacja. My chcemy na pewno. W związku z tym zaszczytny numer dwa na naszej liście to... Pan Janusz. Panem Januszem jest taka, że pan Janusz tutaj jest szefem generalnie, tutaj w MDK-u i on zarządza drzwiami, tutaj co otworzyć, co zamknąć i była taka sytuacja, że mieliśmy mieć próbę. Zdradzę, Karolinko, proszę cię. No zdradź. Proszę cię, nie. Nie zdradzaj tego, że ja zapomniałam. Nie chciałam, ale... Chciałam jakiegoś użyć eufemizmu, że zabiegana, czy coś. No i sprawa była taka, że nie do końca powinniśmy być tu w budynku, a jednak pan Janusz użyczył nam swojego wolnego czasu i pozwolił nam tutaj zagrać. Dobrze, zaszczytny numer trzeci, także na podium, to... Rodzica Kałaszyka. Wielkie oklaski. Ponieważ jak wiadomo... Aż się Alek zdenerwował. Ponieważ jak wiadomo, nie odbyła się tylko próba w MDK-u, ale wcześniej przez kilka tygodni męczyliśmy ich naszym rzępoleniem, więc chcieliśmy im także podziękować za gościnę i możliwość grania u nich w domu. Wielkie dzięki. Jeszcze jeden, numer 4. Kamerzyści. Z kamerzystami chyba sprawa jest jasna, nie trzeba tłumaczyć, po prostu kamerzyści kamerują i... No dzięki wam! Dzięki! Słuchajcie, przed nami finał. Dzisiaj w Betlejem. Thank you.
Święty opielęgnuje. Maryjo Panna Dzieciątko piastuje. I Józef Święty on opielęgnuje. Patrzy, patrzy na sam, patrzy na niebie, mają króla i tak. Pasterze śpiewają, będę bały, mają cuda, cuda. Psychologowie, aktorzy, a żadnego lekarza w końcu jest.
życzę serdecznie. Jednak informatyka, dobrze? Tak, tak. Autorka aranżacji, tak? W większości. Ale tak, tak. Magda Jędrzejewska. Historia sztuki. Jeszcze studentka Ania Kultura, Kulturoznawstwo. I przed maturą chór cudownych, cudownych dziewcząt. A tak sobie siedziałam na tym krzesełku i myślałam, co oni z tymi kolędami zaczynają. Ale dziękuję wam bardzo, bardzo mi się podoba, że macie ochotę bawić się muzyką, bawić się tekstem, wkładać swoje serce, swoje zdolności. Dziękuję wam bardzo za to, że chcecie dzielić się z nami swoim talentem, swoją wrażliwością. Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku 2012. No i mam nadzieję, że się w czwartek spotkamy. A teraz gorące brawa, proszę państwa. Kolejny młody ludzi. Widzenie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. I jeszcze chcę podziękować Tomkowi Sejczykowi. A państwu. Karolinko, to ja ci oddaję, proszę. Ja ci oddaję mikrofon i w twoje ręce. Mateusz, zagraj! A co wy na to nam przybierzeli do Betlejem? Wydaje mi się, że lepszym pomysłem było, żebyś cały zespół się wykazał, nie tylko ja. Daj mu ten talent. Zespół się wykaże na rok. Ale ja się wstydzę. Tylko pod jednym warunkiem, jak później zagramy jeszcze jeden numer. Cały zespół, okej? Okay? Dobra. Chwała na wysokości, a pokuje na ziemi. Thank you.
swe ukłony w pokorze. Tobie z serca ochotnego. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Przepraszam najmocniej czasami, trudno się powstrzymać, do prawdy. No jeszcze jeden numer, tak? Chodźcie, triumfy strzelimy. Chcecie może być triumfy, czy nie? Okej. Okay.